Także tam warunki są fatalne. No. Deski mają rozłożone, leżą na tych deskach. Od czasu do czasu, kurde, muszą pochodzić też, bo cały czas się też nie da leżeć. No i brakuje tej żywności faktycznie. No. Każdy im dowozi tą żywność, kiedy chcą, no to dostają ciepłe posiłki, bułki, wodę, kawę. Także no, jest ciężko, na pewno ciężko. No. Ktoś, kto nie był na dole, no to nie zdaje sobie z tego sprawy, jak tam jest. Tam jest ciemno. Te lampy, co mają to światło z tych lamp, no jest tam oświetlenie, no ale to nie jest to samo, co na powierzchni. Ja mam tutaj trójkę dzieci, syn mój jest na dole, siedzi tu cały czas, jest brudny, jest tak jak wszystkie nasze dzieci. Bo górnictwo to jest społeczeństwo, to nie jestem ja, to nie jest moje dziecko. To są nasze dzieci, nasi mężowie. Ja pracowałam na kopalni 37 lat. Poszłam na emeryturę, dziękować Bogu doczekałam. A teraz, po tych wszystkich latach, muszę trząść się o własne dzieci, o tych, którzy tam siedzą, po to, że taką piękną kopalnię chcą nam zniszczyć. Thank you.